Uważa pani, że trzeba zmienić rząd? O, proszę pani. Gdybym wiedziała, albo gdybym widziała kogoś, to do kogo miałabym zaufanie i wiedziała, że na pewno coś się zmieni na lepsze, to z całą pewnością powiedziałabym, że tak. Ale ponieważ niestety nie widać mężów stanu nigdzie na horyzoncie, to wie pani, jest mi to już w tej chwili obojętne. No to chyba prawda, że tak, nie? Tak. Nie, nie uważam. Rząd? Nie. Jest dobrze. Rząd? Nie, jestem zwolennikiem rządu Tuska. Oczywiście, żebym chciał, natomiast nie wiem, czy jakikolwiek inny w Polsce mógłby być lepszy. Tak. Nie jestem zadowolony, ale generalnie ten, który jest, jest opcjonalny, gdyby dla mnie przynajmniej. To taka moja gdyby formacja, także nie mogę gdyby nic powiedzieć, że jest źle, tak? Nie. Jest pan zadowolony? Jestem zadowolony. Nie, mi odpowiada. Tak. Tak? Tak. Oczywiście. Uważam, że tak. Nie, w tej chwili nie ma takiej potrzeby, dlatego że to by był tylko bałagan i kłopot dla społeczeństwa, a nie dla rządu, a nie dla partii. Nie, a po co? Jeszcze za 3 lata jak najbardziej. My popieramy Tuska. No, w sumie powinien, tak. No tak. Proszę panią, kompletnie nie interesuję się sprawami ludzkimi, tylko prywatnym biznesem. Myślę, że zmiany na pewno, jakieś zmiany na pewno dobrze robią. Także myślę, że i w rządzie coś by się przydało. Odrobinę na pewno. Kiedyś było ciekawiej przestawiane, teraz niestety pozmieniało się wiele. Tak, tak uważam, że powinien się zmienić. Mimo, że nie interesuje się polityką, uważam, że dzieje się w naszym kraju dużo złego i powinno być lepiej. Oj, dawno, dawno. Oczywiście! No tak, my starsi chyba uważamy tak przeważnie. Zdecydowanie tak. Tak, z pewnością, bo źle podchodzą. Rząd? Ja lubię, jak się rządy zmieniają. Tak, bardzo. A najlepiej, jakby bomba tam spadła i wszystkich wymiało. Nie. Nie. Tak. Oczywiście, że tak. Co oni chcą? Obalić ten rząd? I obalić w ogóle państwo? Na ulicy niepokoje? Kogo widzisz na stanowisku premiera? Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że w Polsce obecnie nie ma polityka, który dawałby jakąś gwarancję, że mógłby być dobrym premierem. Także szczerze powiedziawszy, nie jestem zadowolony z sytuacji, jak jest, ale chyba nie widzę opcji, żeby było lepiej. No chyba profesor Gliński. Nie ma takiej osoby, w moim przekonaniu, która mogłaby zmienić to stanowisko. A konkretnie to chyba nie. Włodzimierz Cimoszewicz, ale dużo u mnie stracił. Później niestety była ta katastrofa w Smoleńsku, więc też parę osób odpadło w tym momencie. Jakoś tak konkretnego kandydata nie mam. Ostatniego pana Glińskiego, który był ten ewentualnie Polska Solidarna, ale nie za bardzo. Wydaje mi się, że to jest człowiek taki neutralny, nie związany z polityką, a nam jest to potrzebne. Ja uważam, że przydałoby się, ale nie do końca, bo ja uważam, że jedna partia nie powinna rządzić krajem, tak jak rządzi PO. Ja bym wcisnął kogoś albo z PiS-u, pomimo tego, że PiS-u bardzo nie lubię, albo na przykład z ruchu Palikota kogoś. Niekoniecznie Palikota, ale kogoś z jego partii. A kogo byś widział na stanowisku premiera? Trudno mi powiedzieć. Może Jarek Kaczyński? Z takich ogólnie, którzy są, pchają się do władzy, to nikt. Nikogo. Dosłownie. Nie wiadomo, w kogo uwierzyć. Naprawdę. Wydawałoby się, że mądrzy ludzie, że po szkołach. Nie wiem. W każdym razie na pewno nie PiS. To jest jedno, już wiem na pewno. Korwin-Mikke. Ja zdecydowanie jestem za Gowinem. On by zrobił porządek. Cymański może być, nawet może ten, co PiS zaproponował tego profesora z Białegostoku. Też może być. Palikota bym zobaczył. Znaczy, wie pani, ja tu żadnego nie widzę. Ale musi się coś zmienić, żeby było lepiej. Szczerze mówiąc, nie mam swojego faworyta, więc ciężko mi powiedzieć, ale uważam, że powinien się zmienić mimo wszystko. Glewsko. Nikogo nie widzę. Nie ma takiego kogoś, chyba żeby przyszło jakieś nowe ugrupowanie się zrobiło, jakiś nowy ktoś rządzący, bo ci co są, to są okropni. Może nie teraz, na razie niech jeszcze sobie tam robią, co mają robić, a jeżeli im nie wyjdzie, to na pewno do zmiany. Na pewno nie Donalda Tuska. Prezesa Kaczyńskiego. Premierem ten pan profesor, którego ostatnio... Gliński.
Gliński, tak. Nie mam kandydata. Powiem się szczerze, że nie bardzo nawet wiem, ale na pewno nie może być tak, jak jest. Dobrego, mądrego człowieka. Siebie. No tego Higgsa, którego nikt nie wie, co to będzie dalej. Kogo widzisz? No ja nie wiem, kogo widzę. No ja teraz to też nie wiem, no. Kogo ty widzisz? Nie wiem. Ale wszystko powinno się zmienić, moim zdaniem. Jedno nazwisko. Palikot.